Dzień dobry w moim studiu. Dawno nie widziany tutaj Tomasz Kominek, dyrektor Płocki, delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Płocki Radny. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Fakt po długiej nieobecności u pani redaktora Agnieszki w studiu. Emocje już po wyborach trochę opadły, po wszystkich wyborach, całym maratonie. Wyborczym, można powiedzieć, ale skupmy się może na tych ostatnich do Europarlamentu. Jak ocenia Pan ten trochę zaskakujący wynik? Być może zaskakujący, być może w pewien sposób możliwy do przewidzenia, jeżeli chodzi o nastroje w Europie, bo jeśli pozwolicie Państwo, to popatrzyłbym na wynik tych wyborów nie tylko z poziomu naszego krajowego, ale również z poziomu europejskiego. No, u nas tak się zdarzyło, że był to maraton, bo 15 października, przypomnę, roku ubiegłego, wybory parlamentarne nasze, wtedy społeczeństwo pobudzone do aktywności wyborczej, wyniki wyśrubowane, jeżeli chodzi o frekwencję wyborczą. Później ten spadek, który mieliśmy, Zauważalny 7 kwietnia roku bieżącego przy wyborach do samorządów naszych tu rodzimych. No i teraz najniższa frekwencja z poziomu eurowyborów. Pewnie też możliwa do przewidzenia, ponieważ ludzie w kuluarach mówią, że mają dość już tych wyborów i tych wszystkich kampanii wyborczej, które Ale opierają się na przerzucanie haseł i być może z braku oczywiście świadomości tego, czym dla Polski są eurowybory, w ogóle czym dla społeczeństwa są eurowybory. Ale mówię być może. Natomiast z punktu widzenia wyników tych wyborów można zaobserwować taki trend, że skrajna prawica dochodzi do dużo lepszych wyników niż... Oczekiwane przez, że tak powiem, tych ludzi, którzy zajmują się analizą wyborczą. Być może doskonałym przykładem u nas w kraju jest dobry wynik Konfederacji. Być może bardzo interesujące z punktu widzenia geopolityki są wyniki wyborów we Francji, tam, gdzie Marie Le Pen osiągnęła no, zaskakująco dobry wynik, który skutkował, uważam, że bardzo błędnymi decyzjami prezydenta Macrona, ale to oczywiście Państwo mogą się ze mną nie zgadzać. Natomiast bardzo też interesujące wyniki wyborów w Niemczech, tam gdzie również skrajna prawica osiągnęła no znakomite, znakomite procenty wyborcze, znakomite głosy ludzi. Być może warto refleksyjnie spojrzeć na kierunek, który kształtowany jest przez postawę Europy. Być może powinno dać to do myślenia ludziom, którzy zajmują najwyższe stanowiska w Europie, że czas bardzo refleksyjnie podejść do polityki migracyjnej oraz do tak zwanego zielonego ładu, bo być może właśnie to to zdecydowało odwrócenie się ludzi od partii proeuropejskich, a postawienie na tych, którzy w pewien sposób głosili takie hasła um, eurosceptyczne a ta refleksja jest myślę, że nam wszystkim potrzebna gdyż patrząc na położenie chociażby naszego kraju jeżeli będą turbulencje w całym że tak powiem obszarze Europy nam znanej w kontekście tego sojuszu europejskiego no to niestety możemy trafić ten sojusz na wschód który jak kształtował nasz naród to wiemy z przeszłości z historii ale na pewno to jest dobry czas do tego żeby geopolityka przeszła Pewną, e, może nie rewolucję, ale pewne ale refleksyjne, refleksyjne zmiany w kontekście, jeszcze raz mówię, nastawienia do Zielonego Ładu. To po pierwsze, bo przecież my widzimy, w jaki sposób inne kontynenty kształtują ekopolitykę, w jaki sposób narzuca się to w Europie, i być może moim zdaniem, przynajmniej jest to błędne myślenie. I druga sprawa, naprawdę powinniśmy bardzo refleksyjnie podejść do tematu, mówię w kontekście geopolityki. Oczywiście w kontekście migracyjnym, ponieważ w mojej ocenie to właśnie właśnie Francuzi, to właśnie Niemcy i to Polacy bojąc się tego zagłosowali właśnie na tę skrajną prawicę po to, żeby nie doszło w Polsce dzięki konfederacji czy przez konfederację do tego do czego doszło we Francji czy w Niemczech, a tam po prostu ludzie zbuntowali się przeciwko wpuszczaniu wszystkich na terytorium kraju jednego czy drugiego i to właśnie powinno dać do myślenia w kontekście tych zmian oczekiwanych przez społeczeństwo i bardziej refleksyjnych ponieważ łatwo zdegradować ten sojusz europejski, a czy będziemy lepiej żyli bez tego sojuszu? W mojej ocenie nie, można cofnąć się o kilkadziesiąt lat i zobaczyć, jak kształtowała się Europa, czy to przed drugą, czy przed pierwszą wojną światową, gdzie tych sojuszy brakowało i było to napięcie, powiedzmy, że skrajnie prawicowe, czy tam nacjonalistyczne, jak kto woli, i lepiej do tego typu scenariuszy nie wracać, ale zmiany przede wszystkim wymagane w moim kontekście, jeszcze raz to podkreślę, dziś w studiu w kontekście polityki migracyjnej i w kontekście polityki eko w Europie, bo to jest ten czas w kontekście konkretnych decyzji i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Mówię oczywiście o wszystkich nas, czyli Europejczykach. Być może jeżeli chodzi o Polaków, to przyczyną tego było to, że Unia Europejska z założenia miała być Unią Gospodarczą, a w ostatnich latach jednak stała się w dużej mierze Unią Polityczną. Wie Pani, Szanowni Państwo, w mojej ocenie, człowieka, który pracuje z środkami finansowymi z Unii Europejskiej, oczywistą oczywistością jest, że z punktu widzenia gospodarczego dużo tracilibyśmy, nie będąc w Unii. No, te środki finansowe, które chociażby trafiły w ostatnich latach do naszego miasta, to jest jeden budżet dodatkowy miasta na zadania inwestycyjne, które wykonywaliśmy jako samorządy w ostatnich latach i to jest bezdyskusyjne. Na poziomie e, samorządu regionalnego również wiele inwestycji, które wykonane są tylko i wyłącznie dzięki środkom finansowym i bardzo podobnie z poziomu parlamentarnego. Natomiast to dobro, o którym ja teraz w telegraficznym skrócie powiedziałem, zostało przysłonięte przez bzdurne decyzje, które się ludziom nie podobają. Wie pani takim e, przykładem, który słyszy się, że tak powiem wokół siebie, ostatnio, który doprowadza ludzi do szału, to są zwykłe kapsle na butelkach. To prawda. Tak? I teraz Każdego proszę, pro proszę zwrócić uwagę, że dziś na poziomie Unii Europejskiej rozmawiamy nie w kontekście poprawy jakości życia, poprawy gospodarki, yy, poprawy procesów inwestycyjnych w naszym kraju, tylko wkurzamy się jako społeczeństwo ja też się wkurzam, przez y, jakąś bzdurną decyzję, która została wydana na poziomie europejskim na zasadzie wkręcania czy tam zakręcania kapsli od butelek, nie kapsli, tylko nakrętek tak. od butelek, mhm. która to decyzja była błędna i ona jakby zdeterminowała myślenie ogólne o Unii Europejskiej, odrzucając aspekty merytoryczne, gospodarcze, przechodząc na te stricte takie, wydaje się, społeczno-polityczne. No i unikajmy takich błędów. No, bardzo podobnie było z Zielonym Ładem, no przecież nie tylko polski rząd w owym czasie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale wiele e, rządów europejskich okrzyknęło Zielony Ład jako ten e, pożądany w kontekście tego, w jaki sposób powinniśmy kierować się jako Europa w kontekście przyszłości. Natomiast dziś już widzimy, że to był błędny kierunek. E, to już oczywiście jest sprawa skomplikowana, bo należałoby się wczytać, trochę znać się na tej geopolityce, na polityce w jakim stopniu, gdzie popełniono błędy. Ale na zasadzie Hmm, takich Poszło zwykłych, że daleko, tak powiem, tak. tak, takich zwykłych decyzji e, właśnie naszej codziennej rzeczywistości, idzie to za daleko. E, moim zdaniem e, struktura Unii Europejskiej właśnie powinna zostać i przede wszystkim opierać się na działalności merytorycznej w kontekście poprawy e, gospodarki i infrastruktury w danych krajach dzięki tej Wspólnocie pomijam aspekt bezpieczeństwa, bo on być może jest najważniejszy, natomiast jest jakby temat na oddzielną dyskusję. Niemniej jednak powinniśmy nie to, że kreować, ale też pokazywać, w jaki sposób zmienia się nasza rzeczywistość dzięki właśnie tej wspólnotowości europejskiej, ale nie na zasadzie błędnych, dziwnych decyzji oraz tych światopoglądowych i religijnych. Tak, bo to też wiele psuje w tym kontekście, jak patrzymy nie, nie, na, na ostatni, tak jest, proszę zwrócić uwagę, pomijając te kapsle, um, ostatni um, ogromny, um, najbardziej znany europejski festiwal, czyli Eurowizja, no również z poziomu um, takiego um, normalnego życia Przeciętnego Polaka, no to dochodziło do absurdów, czego yy, yy, dawaliśmy upust tym emocjom, nawet na social mediach. Natomiast no, my nie tego oczekujemy od Unii Europejskiej, przynajmniej ja tego nie oczekuję, żebyśmy wymyślali dodatkowe. Yy, do, 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 zasady, do, do, dodatkowe zasady, żyć. jak mamy żyć, żebyśmy nie wymyślali do, e, e, jakichś dziwnych, takich bardzo skrajnie lewicowych zasad funkcjonowania ludzi, którzy nie czują się, chcę być dyplomatyczna, ani kobietą, ani mężczyzną. E, wprowadzamy m, jakieś takie nowe zasady które nic nie zmieniają de facto i nie poprawiają jakości życia nas ogółu. Zaostrzają tylko konflikt zaostrzają konflikty na poziomie społecznym, na poziomie światopoglądowym, na poziomie religijnym. Powinniśmy absolutnie odrzucić, ja mówię o tych ludziach, którzy kształtują i kreują rzeczywistość Unii Europejskiej, tylko powinniśmy skupić się tylko i wyłącznie na gospodarce, procesach inwestycyjnych i bezpieczeństwie. Kropka. Natomiast to, Pozostałą tę część, właśnie tych światopoglądowych, społecznych tematów, naprawdę odrzućmy, bo do niczego dobrego to nie prowadzi. Ba, nawet w młodym pokoleniu, które nie rozumie dokładnie, jak my żyliśmy jako państwo przed 1990 rokiem, wydaje im się, że zawsze było tak, jak dziś jest, w pewien sposób no, nie zrozumieją, że tak ważne jest utrzymywanie. Solidnych podstaw bezpieczeństwa, solidnych podstaw rozwoju gospodarczego, tylko oni kreują dziś to myślenie na zasadzie właśnie tego światopoglądu, którego my nie do końca rozumiemy, i później się okazuje, że eurosteptycy, być może w przyszłości, jeżeli teraz nie dokonamy tej refleksji, będą mieli tak dosadny głos, że po prostu rozwali się od wewnątrz ta Unia Europejska i pytanie, dokąd to będzie zmierzało bo moim zdaniem z punktu widzenia nas Polaków nic dobrego to nie wróży. Natomiast zmiana myślenia, zmiana podejścia i zmiana hmm, poniekąd polityki tej, tej europejskiej musi nastąpić, bo inaczej zniechęcimy młodzież w ogóle do, do tej wspólnotowości, o którą walczyły pokolenia. Pytanie, czy nowy Europarlament pochyli się nad tym problemem, ale to temat na naszą kolejną dyskusję. Natomiast chciałabym przejść do troszkę milszej rzeczy. Już za kilka dni, Dzień Ojca. Wiem, że wziął Pan udział w takiej fajnej akcji Tata też czyta. Na czym polega ta inicjatywa? To znaczy dla mnie jest to bardzo naturalna inicjatywa. Tata też czyta. Zachęcam na social mediach, żeby przede wszystkim tatusiowie, patrząc na zbliżający się Dzień Ojca, zbliżyli się do tej inicjatywy w kontekście spróbowania wejścia też w rolę tego taty, który swoim dzieciom czyta, bo Wyniki badań, wyniki naukowe wskazują, że te dzieci, które są poniżej trzeciego roku życia, a w sposób zdecydowany każdego dnia systematycznie czytamy im książeczki dla dzieci, różnego rodzaju wiersze, znają o wiele więcej. Blisko o dodatkowe 50% słów w kontekście używania na co dzień tego, co im przekazujemy. Natomiast no, warto od samego początku kształtować postawę dziecka taką proczytelniczą, że tak powiem, bo dziś, w dobie smartfona, tabletu, komputeru, odrzucamy te tradycyjne formy spędzania czasu z dzieckiem, czyli czytania książek, bo może łatwiej włączyć audiobooka, bo może łatwiej na smartfonie włączyć. YouTube i puścić dziecku e, bajkę. bajkę tak. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy taki trzylatek zostanie zdominowany przez te nowoczesne technologie, których my, pani redaktor, za młodu nie mieliśmy, i później okazuje się, że dziecko, które ma załóżmy 5 lat, przeżywa już pierwsze uzależnienie w swoim życiu, czyli uzależnienie od tych nowoczesnych te technologii, bo nie wyobraża sobie wolnego czasu spędzania inaczej niż w tablecie czy smartfonie, który e, w pewien sposób ba, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie rujnuje jego postawę, bo te dzieci siedzą przy tym telefonie tak 10 centymetrów od nocy i spędzają tam wiele godzin, zapominając nawet o tym, że trzeba się napić i najeść, że tak powiem. A mrugać oczami to w ogóle, w ogóle Więc ta akcja jest... prosta, mhm. zwyczajna, bez odkrywania nowoczesnego prochu po raz drugi, tata też czyta, ma na celu uświadomić również nam, rodzicom, że tak ważne jest... Mm, Czytanie dzieciom w kontekście, no tu ja podałem ten przykład dzieci poniżej trzeciego roku życia, ale przecież niekoniecznie, bo patrzmy na szkołę podstawową. Bez wątpienia te dzieci, które czytają lektury, mają lepsze oceny, lepiej się rozwijają i fizycznie, i psychicznie, lepiej dostosowują się nie tylko do języka polskiego, ale do pozostałych przedmiotów, które kształtują ich postawę na przyszłość. No i generalnie wiemy o tym bardzo dobrze, że przecież my dorośli, którzy wcześniej czytaliśmy książki, mamy zasób słownictwa zupełnie inny niż, ty, kto, niż ci, którzy tych książek unikali, więc nie ma tu słabych stron. Ja bym y, y, oczywiście nie skupiał się tylko i wyłącznie na tej akcji Tata Te Szczyta, która y, to y, wyszła naprzeciw oczekiwaniom. Rodziców w randze ogólnopolskiej. Ja za namową Biblioteki Pedagogicznej w Płocku nagrałem taki filmik, który też za chwilę wyjdzie na moich social mediach, żeby promować to czytanie. Ale sądzę, że ta i wiele innych akcji po prostu przypomina nam o tym, żebyśmy odłożyli na chwilę audiobooki, smartfony, telefony, komputery i w pewien sposób no, też dostarczali tych pozytywnych bodźców do, do mózgu. A przecież doskonale wiemy, że czytanie książek spełnia właśnie ten taki podstawowy, elementarny Elementarny e, te, temat i obszar związany z dobrymi bodźcami dla naszej głowy, i to zarówno dla tej młodej, jak i dla starszej, więc czytajmy. Nie zapominajmy o tym, że e, funkcjonuje e, wokół nas książka, funkcjonują biblioteki, funkcjonują książnice, e, ale też chętnie e, funkcjonują sklepy, które podzielą się z nami e, dobrymi pozycjami książkowymi i wcale nie romansami oraz jakimiś przygodami dziwnymi w tych czasach, takimi najprostszymi, tylko naprawdę można przeczytać w tych czasach bardzo. Dobrą książkę. E, ja ostatnio zaczytuję się w historii. A propos eurowyborów, muszę powiedzieć szczerze, że odkryłem na nowo pasję swoją do historii, do geopolityki w sposób szczególny przed II i Pierwszą wojną światową. Teraz staję się fanem Jugosławii i tego, w jaki sposób tam doszło, do tej tragedii, do której doszło. Natomiast no, każdy może znaleźć jakiś obszar zainteresowania i, 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 i te książki po prostu pochłaniać przed wieczorem, wyciszając się i popełniając bardzo dobre emocje dla swojej głowy. I warto, żeby te pasje zaszczepić od jak najmłodszych lat. To prawda. W naszym studiu zaczynamy też taki cykl Poznaj swojego radnego. I choć Pana zapewne nie trzeba przedstawiać, a na pewno nikomu, kto chociaż troszeczkę interesuje się lokalną polityką, to zadam takie przewrotne pytanie: Kim jest Tomasz Kominek? To znaczy, może nie aż tak, tak bym tego nie ujął. Staram się zmieniać rzeczywistość na lepszą dla mieszkańców, którzy to zatrudnili mnie w tej służbie społecznej już na trzecią kadencję. Um, uważam, że dalej jestem tym człowiekiem, który każdego dnia chciałby zrobić coś dobrego, dobrego dla lokalnej społeczności, chciałbym mieć wpływ na to, żeby spełniać oczekiwania mieszkańców, nie tylko tych, którzy mnie wybrali, ale generalnie na e, wszystkich, chciałbym Móc naprawdę e, być takim skutecznym, aktywnym, z dużą dozą empatii i odpowiedzialności e, samorządowcem, żebym w tych trudnych czasach e, mógł po prostu też pomagać słabszym, i tak staram się realizować te swoje zadania, kim jestem, e, bardzo zwykłym, normalnym. 41-latkiem już, który próbuje wykorzystać swoje narzędzia, swoje szczęście i swoje możliwości dla innych, bo czuje się w służbie dla drugiego człowieka. Pięknie. Mam ostatnie pytanie. Z ław radnych zniknęła nam ostatnio jedna radna, która była oceniana na równi z Panem zresztą, jako jedna z najaktywniejszych. Czy będzie pan tęsknił za wioletną kulpą? Yy, yy, to znaczy, powiem tak. Yy, cieszę się, yy, że po tylu latach yy, pracy na rzecz miasta Płocka i mieszkańców Płocka, Violeta została doceniona przez wyborców i może w pewien sposób no, ten jeden szczebel dalej awansować, bo ona dalej może być dobrym społecznikiem, ona dalej może być dobrym samorządowcem, natomiast może być jakby tą kobietą, która jest społecznikiem, jest samorządowcem, który wykonuje mandat parlamentarny. I szczerze jej gratuluję tego, bo zasłużyła na ten mandat, e, myślę, że e, m, bardzo mocno przez okres swojego ostatniego 20-letniego życia zawodowego. Ja dziś nie chcę dyskutować, czy ja się zgadzam z polityką Wioli Kurpy, czy ja się zgadzam z jej jakby postawą z punktu widzenia... E, Takich atrybutów, które ona e, wdraża w kontekście życia społecznego, samorządowego, politycznego. Natomiast jestem przekonany i mam pełne przeświadczenie do tego, że ten mandat e, po prostu się e, jej należał za całą aktywność, za chociażby tysiące prób polepszenia jakości życia mieszkańców Płocka przez okres jej e, działalności. E, I myślę sobie, że w końcu Płock powinien zrozumieć płoczanie. przepraszam nie Płock płoczanie powinni zrozumieć że jeżeli mamy jakieś takie przekonanie że powinniśmy głosować na tą partię czy na tę partię czy na takie ugrupowanie czy na inne ja to rozumiem tylko wybierajmy Płoczan bo myślę że Wioleta e, idzie do Sejmu z pełną wiedzą tego, czego w Płocku potrzeba, czego Płocczanie oczekują i nie musi być traktowana e, w pewien sposób jako jeden z wielu posłów, którzy spadają nam przed wyborami do Płocka tylko po to, żeby zasięgnąć odpowiednią ilość głosów, która jest wystarczająca do wejścia do parlamentu, tylko ona idzie tam przygotowana. Ona idzie po prostu tam przygotowana. Różnie to jest z polityką, bo jak dobrze wiemy, polityczne decyzje są w stanie, niestety, w pewien sposób rozłożyć pewne merytoryczne aspekty działania różnych gremiów, czy to samorządowych, czy rządowych, ale ja mam pewność, że taka osoba, właśnie jak Wiola, znaczy dokładnie jak Wiola, jest przygotowana przez swoje życie do pełnienia. Z podniesioną głową e, e, funkcji posła czy posłanki ziemi płockiej, i szczerze, e, tak po ludzku, i tego gratuluję, bo moim zdaniem zasłużyła już wiele lat temu e, na wejście do e, polskiego parlamentu. Wiecie Państwo, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma blisko 40% poparcia w wyborach i nagle się okazuje, że Płoczanie wybierają e, kogoś z Prawa i Sprawiedliwości w regionie płockim, kto w Płocku był dwa razy a, a e, że tak powiem, nie wybierają e, e, lokalnej działaczki społecznej, politycznej i samorządowej, no to jest problem. Dlatego uważam, że i e, nie wstydzę się tego głośno powiedzieć, że po prostu m, 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 dobrze, się stało. dobrze się stało, należał się jej ten mandat. Natomiast muszę też powiedzieć szczerze, nie jest to moje zmartwienie, ale klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta dostał bardzo silny cios. To jest bardzo ważny apel, i chociaż wybory najbliższe dopiero za kilka lat, to pamiętajmy o tym, że faktycznie Płodzczanie powinni głosować na swoich, bo tylko dzięki temu mają pewność, że mają swój głos, czy to w parlamencie, czy w Europie. Pani redaktor, jesteśmy jakby taką stolicą subregionu Płockiego Tak, de facto z logicznego punktu widzenia, to właśnie dzięki Płocczanom albo przez Płoczan można dokonywać. Precyzyjnych wyborów ludzi, którzy znają się na robocie samorządowej, politycznej i społecznej w Płocku, ponieważ no jakby to my powinniśmy mieć ten głos decydujący, kogo gdzie przydzielamy z punktu widzenia wyborów, ale jak to będzie za kilka lat, jak się zmieni polityka, jak się zmieni młodzież, która dziś jeszcze nie ma prawa głosu, a za chwilę będą mogli decydować i odpowiadać za nie tylko siebie, ale rzeczywistość wokół siebie. Obserwujmy, pracujmy pokornie z empatią, zobaczymy, e, gdzie będziemy za te kilka lat. Ale i edukujmy. O, święte słowa, bardzo mądre. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że zwiększymy częstotliwość naszych rozmów. W moim studiu gościu Tomasz Kominek. Z osobistą satysfakcją bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia, usłyszenia w terenie.